Jeszcze raz witam i prezentuję książkę, o której będziemy dziś rozmawiać. Jest to książka autorstwa profesora Steinerta pod tytułem Deportacja i praca przymusowa. Dzieci z Polski i ZSRS w nazistowskich Niemczech i okupowanej Europie Wschodniej w latach 1939-1945. Zachęcam Państwa do zakupu wersji papierowej przez internet na stronach motyleksiążkowe.pl, bonito.pl czy aros.pl. Mogą Państwo kupić też wersję elektroniczną na stronie e-book Point. Tymczasem przekazuję głos prowadzącej dzisiejsze spotkanie dr Joannie Nikel. Dziękuję bardzo. Good evening, ladies and gentlemen. My name is Joanna Nikel. I am a historian and research associate of the Pilecki Institute, and I am very pleased to welcome you to a virtual discussion about Professor Johannes Dieter Steinert's book on the wartime deportation and forced labor of children from Poland and USSR in Nazi Germany and occupied Eastern Europe. Because of the international audience, the meeting will be held in English. We are very happy that this such important book has been published by the Pilecki Institute, by our publishing house. Let me say a few words about how our meeting today will look like. So first, I will introduce our guest, briefly present Professor Steinert's book, and share my opinion why the book is so valuable for researchers and history enthusiasts. Once this is covered, we will be moved on to the discussion. And I encourage you to ask questions on the chat. After the debate, our guest will certainly be happy to answer them. So I would like to warmly welcome Professor Johannes Dieter Steinert, the author of the book The Deportation and Forced Labor, Children from Poland and USSR in Nazi Germany and occupied Eastern Europe, 1939-1945, once again. Good evening, Professor. Professor Steinert works at the University of Wolverhampton in the United Kingdom. He specialized in the history of the Second World War and in migration studies. The book we are discussing today is his first publication in Polish, and it is the result of 5 years of his research on the problem of forced child labor. The book, including the first part of the research, was first published in 2013 in Germany, and just this year it was translated into Polish by us, in Pilecki Institute. In this book, Professor Steinert discussed the fate of Polish and Soviet children deported to work in Germany or were forced to the physical labor in the area occupied by the Reich. And I am pleased to say that the book presenting the second part of this research entitled Holocaust und Zwangsarbeit, Erinnerungen jüdischer Kinder 1938-1945, was in this year awarded by the Yad Vashem International Book Prize for Holocaust Research. And let me now give a warm welcome to Professor Beata Halicka from Adam Mickiewicz University in Poznań, who is the author of many renowned books, one of them being The Polish Wild West, Forced Migration and Culture Appropriation in the Polish-German Borderlands, 1948 was translated into English last year. So therefore, I encourage our international guests to read it. And good evening, Professor Halicka. I also welcome Ms. Jolanta Sowińska-Gogacz, one of the co-author of the book Little Oświęcim, The Children's Camp in Łódź. This book was very well received in Poland. Ms. Sowińska-Gogacz has a diploma in culture studies, so she will give us a slightly different perspective on her research, which we historians are very much looking forward to. And finally, I am very pleased to welcome Professor Zawistowski, who specialized in economic history. Good evening, Professor. Professor Zawistowski works at the Warsaw School of Economics and is also an employee at the Pilecki Institute, where he coordinates a project entitled Economic Policy as a Tool of Totalitarian State on Polish Territory in the years 1939–1949. Let me now say a few words of introduction about the topic of the book. So during the Second World War, about 1.5 million children were deported from Poland and the Soviet Union. They supported the German war economy by working in all sectors of industry, such as in agriculture, in handcrafts, and in private homes. The book is extremely interesting because it presents the unknown fate of children who were forced to labor in the area occupied by the Third Reich and discuss the policy of the state towards these children. Moreover, it is based on children's and their parents' accounts of every day life, details of forced labor and deportation to camps. I have to say that from my perspective, as a historian who is doing own research on the German occupation of Poland during World War II, and a person who reads foreign publication, especially of German authors, I was very impressed by the comprehensive choice of source materials to which Professor Steinert referred. The reference not only includes German archives, but also ones in Belarus, Ukraine, Washington, Israel, London. Professor Steinert, as one of a few foreign scholars doing research on Polish history during the occupation, referred to Polish archives that can be found in Institute of National Remembrance, the State Archive in Łódź, the Archive of New Files in Warsaw, as well as the collection of interviews held in the Historical Museum of the City of Warsaw. So the book was written to a large extent based on the accounts and memories of children from 1939, 1945, and it must be stated with great regret that German researchers seldom make use of documents from Polish archives, and paradoxically, when writing about the German occupation in Poland, they often fail to take into consideration the Polish perspective and Polish testimonies. Yeah, so hence my question, or fact two question to Professor Steinert. First of all, so why did you become interested in this topic, being the fate of children forced into slave labor for German occupier in the first place? And the second question is, what difficulties did you encounter in collecting the source materials? Did you experience any problem with when studying them? Okay, my turn now. Yes, please. Yes. Thank you very much for the more than kind words about the book. Before I answer your question, please allow me to thank the Pilecki Institute and everybody who was involved in making this Polish edition of the book possible, and everybody involved in making this event tonight possible. And there are many people, as I know, many colleagues who are working behind the scenes, who are not visible on the screen, but who have worked enormously hard to make that all possible. Also would like to thank the foundations who have supported me over many years and have made my traveling to the archives you have mentioned possible. And it started with a grant from the Gerda Henkel Foundation in Düsseldorf, then the British Academy supported me, the Arts and Humanities Research Council, and last but not least, the Foundation Remembrance, Responsibility, Future in Berlin. And I would, before I answer your question, I will do that. I would like to thank the colleagues who have advised me, critical friends and colleagues who have supported and advised me over the years. And I would like to name one very special friend. I hope she could make it today. That's Hannah Ulatowska. She was born in Warsaw. She is a child survivor of the uprising, was then deported to Auschwitz, and is meanwhile professor of communication disorder in Texas. But whenever she can, she spends her summer and the Christmas time in Warsaw. And she helped me enormously to go to the archive, to visit to the archive, to find my way to the archives and institutions in both in Warsaw, but also in Łódź. And finally, I would like to thank my university for the freedom I had during the last years. The faculty Center for Historical Research at Wolverhampton University, and I also include my wife and my family in my thing. Now, your question. My interest was triggered about roughly 15 years ago when I worked on a quite different topic. It was the topic of British humanitarian assistance during and after the Second World War. And humanitarian assistance was particularly provided for forced laborers liberated in Germany and Austria, other parts of occupied Europe, and for survivors of the Holocaust. Most of these liberated displaced persons, as they were called, as far as they didn't make their way home on their own initiative, they were accommodated in camps with the aim to repatriate them, for example, to Poland or to the Soviet Union, to other countries. What the Allies expected was a good progress in repatriation, but what they didn't expect was in autumn, early winter 1945, they saw suddenly large groups of unaccompanied children in the camps. These children, of course, have been in the camps before, but they were somehow not visible because the Allied personnel in the camps, for them, it looked like as if these children belonged to adults, to families, etc. So they were not visible as a group on their own. And when I read these contemporary reports, I immediately thought what everybody probably thought, that might be orphans, that these children must have be deported to Germany together with adults, together with families, with family members, whatever, but the numbers were too large. Of course, forced laborers were killed, they died in Germany, but not to that amount. And not that amount that you have so many, in some camps dozens, in other camps hundreds, in third camps thousands of unaccompanied children. So that explanation didn't really convince me. And the only explanation was these children were not children of forced laborers. They were children who have been deported to Germany as forced laborers. Some with families, but the majority without families. And from now on, I wanted to know more about these children. That was a personal aspect, perhaps, the discovery of a new topic. Let me add another point, which I think is important. We have mainly in Germany, deported to Germany, or children who worked in occupied areas, children from four groups, from four national groups, from four ethnic groups. And these were Polish children, Soviet children, Jewish children, and Sinti and Roma children. There were other children, yes, but these four groups, from these four groups, most of the children, the overwhelming majority of children of child forced laborers came from these four groups. And these four groups were the groups whom the National Socialist ideology had placed at the very bottom of its racist hierarchy. Mainly children were forced to work for the Germans, be it in Germany or in German occupied areas, and forced laborers, children, adults alike, from these four groups had to endure the worst working and living conditions and the worst deportation practices. Your second question, the sources and the problems. So the problems I have faced are the problems everybody has to face researching the years of the Second World War and of German occupation policy. And that's, as most of us know, the lack of contemporary sources. There are not so many available as there have been. Already in 1943, there were orders given from Berlin to destroy documents. And that was done more or less carefully. And additionally, there was an enormous damage due to military action, to Allied bombing, post-war losses, etc. In the documents available, German civil and military authorities did not reflect a lot about children. They were interested in forced laborers. Of course, there were regulations about the deportation age of workers, which were lowered again and again and again during the war. At the end, in 1944, children in the age of 10 have been deported to Germany from Belarus in a special scheme. The longer the war lasted, the younger the child forced laborer became. In order to write a book on this topic, it was necessary first to go to as many archives as possible in the occupied areas, and always in the hope you might find something. And indeed, so there were not so many documents available, and those documents available that didn't tell a lot about children and child forced laborers, as you can imagine. So on a good day, I was perhaps lucky to find one or two documents after 8 hours in the archives, which you have named. Secondly, it was necessary to analyze hundreds of published and unpublished testimonies of children who have been forced to work for the Germans. And these testimonies, they originated mainly from collection of interviews, for example, the International Forced Laborers Documentation Project in Berlin, which are available online. And additionally, a research assistant has conducted more than 50 interviews with former child forced laborers in Poland. Contemporary documents and testimonies complement each other. And this method allows to research areas of history that would remain undiscovered if we use only documents or only testimonies. And I hope I can come back to this later in a bit more greater detail. We are. So thank you very much for sharing this, this information with us. We know now how did you find your motivation to work on this topic. Now I would like to turn to Professor Zawistowski, who specialize in the study of Polish history in the 20th century, especially on economic and social history. So could you tell us what exactly forced labor during World War II was about? What is the current state of research on forced labor on the territory of the German Reich and the territories occupied by it? So we know that two major factors had contributed to the development of interest in research on forced labor since the late 80s. So the first reason is quite obvious, and as the archives became accessible once the Cold War was ended. And secondly, the sudden increase in interest in the study of forced labor during World War II was related to the fact that Germany declared in this time that the state would pay compensation to former forced laborers. So how do you answer to this question? Bardzo dziękuję. Po pierwsze, jeżeli mogę, zacznę od gratulacji dla autora, bo ta książka jest rzeczywiście znakomita, jest tak utkana z historii indywidualnych, iż pokazuje obraz całościowy, ale nie gubi tych indywidualnych historii. My widzimy te poszczególne twarze, które odbijają się w tej historii, którą ta książka pokazuje, więc Panie Profesorze, bardzo gratuluję znakomitej pozycji. Natomiast nie przedłużając, wchodząc w te pytania, dwa tak naprawdę, które się tu pojawiły, to ja chciałbym zauważyć, że my mówimy czasami o tej pracy przymusowej. My specjaliści wiemy, co mamy na myśli, ale chciałbym zauważyć, że już Pani doktor, wprowadzając dzisiaj ten temat, na przemian używała określenia praca niewolnicza. I bardzo dobrze, bo chyba my powinniśmy trochę, uzupełniając tą oficjalną nazwę, wskazywać na tą pracę niewolniczą. Bo jeżeli sobie przypomnimy, czym w historii, nie tylko w historii gospodarczej, ale dla gospodarki to był przez tysiące, nawet nie setki lat, to był temat zasadniczy, czym było niewolnictwo, to widzimy dokładnie w tej książce odbicie klasycznego niewolnictwa, które towarzyszyło historii człowieka przez tysiące lat. A więc to, skąd się brali niewolnicy, albo byli porywani, albo byli sprzedawani, albo byli oddawani w niewolę przez rodziny, która dzięki temu mogła ochronić innych członków rodziny. No i to mamy dokładnie tą historię w tej książce. Kiedy najstarsze dziecko jest oddawane z płaczem, bólem, z tą walką matek przy tych pociągach, co jest opisane znakomicie, ale z takim przeświadczeniem, że być może ono przeżyje, ale na pewno uratuje te młodsze. No to przecież to jest historia z niewolnictwa, klasycznego niewolnictwa i starożytnego i nowożytnego. To, że te dzieci są tam kierowane na tą pracę przymusową, czasami z nadzieją, że tam będzie im może bezpieczniej, może lepiej. Takie przypadki też się zdarzały. Ja mówię tutaj o dzieciach, ale też to dotyczy dorosłych przecież. Więc po pierwsze praca przymusowa to jest praca niewolnicza, to musimy sobie wprost powiedzieć. Pewne delikatne różnice możemy zauważyć, no bo przecież formalnie pracownicy przymusowi otrzymywali wynagrodzenie. No oczywiście wiemy, jak to wynagrodzenie wyglądało, w jaki sposób ono było wypłacane, a właściwie w jaki sposób ono było odkładane na specjalne konta bankowe, ale tu pewnie nie mamy miejsca, żeby o tym dłużej mówić. Ale jeżeli popatrzymy szerzej na ten problem, to też chcę zauważyć, że w nowożytności niewolnicy byli lepiej traktowani niż robotnicy przymusowi w III Rzeszy. Robotnicy przymusowi w III Rzeszy byli traktowani dokładnie tak, jak niewolnicy w starożytności, czyli byli narzędziami mówiącymi, bez żadnych praw. Jeżeli byśmy chcieli w ten sposób definiować pracę przymusową, to ja bym definiował ją bardzo szeroko, to znaczy to jest praca niewolnicza wykonywana pod przymusem wynikającym z przemocy, to po pierwsze, po drugie z pozbawienia wolności, po trzecie wykonywana pod groźbą pozbawienia życia bez wypłaty sprawiedliwego wynagrodzenia i ochrony praw socjalnych i pracowniczych. Być może bardzo ta definicja jest szeroka, ale ona w pewnym sensie definiuje nam pracę niewolniczą. To jest praca przymusowa, ale de facto jest to praca niewolnicza. I mam nadzieję, że jeszcze dojdziemy do tego elementu, ale chcę też zwrócić uwagę na skalę tej pracy. My tu dzisiaj mówimy przede wszystkim o pracy dzieci, no, coś wyjątkowego w tym całym procesie, ale proszę zauważyć, że 25% pracowników przemysłu i rolnictwa, bo to też dotyczyło rolnictwa przecież, na terenie III Rzeszy w jej granicach przedwojennych 25% w roku 1944 to byli robotnicy przymusowi. I teraz to drugie pytanie, jak wygląda literatura i jak wygląda ten temat w literaturze specjalistycznej. On wygląda bardzo różnie. Z jednej strony nie możemy powiedzieć, że o tym nie pisano. Wbrew pozorom to był jeden z głównych tematów, jak i w literaturze dotyczących polityki okupacyjnej III Rzeszy, dotyczącej okresu 1939-1945 był poruszany. To znaczy nie mogła być książka o tej polityce bez uwzględnienia tego tematu, dlatego że przecież praca przymusowa niewolnicza dotknęła przecież milionów Polaków, milionów dorosłych Polaków. Ta literatura pewnie najprościej można podzielić ją na takie dwie zasadnicze części, to znaczy ta część badawcza i ta znacznie szersza część, ale bardzo ważna, zwłaszcza biorąc pod uwagę upływ czasu, to są te wspomnienia. I one rzeczywiście pojawiały się już w latach 60., 70., to było widać, czy to w postaci zwartych tekstów, czy w postaci różnego rodzaju pamiętników, wspomnień, zbieranych relacji, no ale ten drugi rzeczywiście, tu pani doktor znakomicie to umiejscowiła w czasie, ten drugi okres to jest ten właśnie początek lat 90., kiedy utworzona jest Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie, kiedy rozpoczyna się proces zbierania informacji od ludzi, którzy często nawet gdzieś tam już w zakamarkach pamięci odłożyli to na później. I nagle ci przecież już bardzo mocno starsi ludzie, ja to obserwowałem na bieżąco, bo wielu moich kolegów ze studiów właśnie trafiło do Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie i jak gdyby na bieżąco widziałem tych ludzi, którzy przychodzili na Kruczą najczęściej albo w inne rejony tego kompleksu ministerialnego, gdzie była umiejscowiona Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie i przynosili te dokumenty. I pokazywali te dokumenty. I wielokrotnie w tych dokumentach znajdowały się informacje, których w żadnej książce nie można było potwierdzić. Bo przecież ta praca przymusowa nie tylko była w zakładach Krupa, nie tylko była w zakładach Mercedesa, ale czasami była w tak niewielkich gospodarstwach rolnych zakładach przemysłowych, których nazwy nawet, z wyjątkiem książki telefonicznej, bo tak się też czasami sprawdzało, czy ten zakład funkcjonował w książce telefonicznej, bo to był jedyny ślad, bo w archiwach dokumentów nie ma, zostały zniszczone, zostały wybrakowane bardzo często, więc ten system, jeżeli chodzi o tym, czym dysponujemy dzisiaj, to dysponujemy masą materiału, z których ciągle można stworzyć nową pracę, nową opowieść o tym, co się wówczas wydarzyło i ciągle będziemy mieli coś do dodania. Dzisiejsza książka jest tego najlepszym przykładem. Thank you very much for your detailed answer. Now let me ask a few questions to Professor Halicka, who research interests are social history and culture of Central and Eastern Europe, especially the problem of forced migration. I would like to refer to your choice of methodology of the research for the book The Polish Wild West, Forced Migration and Culture Appropriation in Polish-German Borderlands after World War II. In this book you discuss incorporation of the German territories to the east of the Odra and Nysa Łużycka rivers into Poland in 1945, so in the post-war period. This involved an almost complete exchange of population in a region that had been destroyed during the war. You draw very widely on Polish, German and Soviet memories. So how did you manage with source criticism? Mm-hmm. Dziękuję bardzo za to pytanie i też zacznę od zwrócenia się do profesora Steinerta. Moje słowa uznania, jeżeli chodzi o tą książkę. Gratulacje, jeżeli chodzi o polskie tłumaczenie, ale przede wszystkim sam fakt zebrania takiego ciekawego materiału, napisania tej książki. I za to jestem panu szczególnie wdzięczna właśnie to, że myślę, że jako jeden z pierwszych w tak kompleksowy sposób zwrócił pan uwagę na losy dzieci i osób młodych w tym kontekście pracy przymusowej. To rzeczywiście bardzo ważny aspekt. Ja przez wiele lat zajmując się właśnie też w kontekście właśnie moich badań też tą problematyką i studiując na przykład niemiecką literaturę na ten temat, no zwróciłam uwagę, że rzeczywiście ten temat jest przez wiele lat zupełnie pomijany i do dzisiaj tak mało o nim mówimy, w związku z tym no, bardzo się cieszę, że ta książka powstała i że mamy ją w tej chwili też tutaj w Polsce dostępną. Też w ogóle niemieccy historycy bardzo często podkreślają, że temat przymusowych migracji należy do najlepiej zbadanych zagadnień II wojny światowej i ja nie bardzo się z tym zgadzam. Wiem, skąd się bierze to stwierdzenie. Właśnie w latach 90. i później po roku 2000 bardzo intensywnie prowadzono taką lokalną historię w Niemczech, czyli te miejsca, gdzie pracownicy przymusowi byli zatrudniani, to właściwie tam lokalną historię badano i przy okazji właśnie jakby tą kwestię zatrudniania przymusowych robotników lokalnie, głównie w Niemczech Zachodnich czy Niemczech też Wschodnich później badano. Natomiast jest wiele aspektów, które jakby budzą pewne kontrowersje, albo właśnie to, że po pierwsze, że też te badania tak późno się w Niemczech w ogóle zaczęły, że bardzo długo nie traktowano przymusowej pracy w ogóle jako zbrodni wojennej. Tak? Powołano w 1958 roku Centrale Szczelec zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen, czyli odpowiednik naszej głównej komisji badań zbrodni hitlerowskich i ona się w ogóle nie zajmowała tą kwestią właśnie pracy przymusowej, bo to nie było traktowane jako zbrodnia wojenna. Bardzo długo też nawet w połowie lat 80. jak się okazała książka Ulricha Herberta, tak często cytowana, przymusowe robotnicy określani są mianem Fremdarbeiter, czyli obcy pracownicy, albo Zivilarbeiter, czyli pracownicy socjalni. W ogóle w literaturze długo nie używa się w ogóle tego pojęcia przymusowej właśnie pracy. I dopiero właśnie w kontekście wypłacania tych rzeczywiście odszkodowań powoli pojawia się ten problem i jest dyskutowany wśród naukowców, coraz częściej jest używany i rzeczywiście mamy później też publikacje i ogromny kompleks badań Aleksandra, pod kierunkiem profesora Aleksandra von Plato, którego efektem jest książka, która rzeczywiście zatytułowana jest Niewolnicy Hitlera, czyli pojawia się powiedzmy w 2008 roku też takie pojęcie. Ale ja właśnie chcąc króciutko wypowiedzieć się właśnie na temat tej książki, zanim odpowiem na pytanie pani, na temat książki profesora Steinerta, zanim odpowiem na pani pytania, to właśnie chciałam też podkreślić, że profesor Steiner w tej książce w taki zupełnie, absolutnie konsekwentny sposób używa tych pojęć właśnie pracy przymusowej i jakiejś takiej formy rzeczywiście absolutnego przymusu, nie tylko w odniesieniu do obozów koncentracyjnych czy obozów pracy, ale też na terenach okupowanych, tak, i różnych form właśnie pracy, do której ludzie w tym czasie przez III Rzeszę byli przymuszani. I to jest jakby też tutaj moim zdaniem dla nas oczywiste, ale jak próbowałam pokazać w przypadku wcześniejszej literatury niemieckiej, badań niemieckich, nie do końca oczywiste. Kolejnym bardzo ważnym aspektem tej książki wydaje mi się, że profesor Steiner inaczej znowu niż niemieccy badacze nie skupił się tylko na tym, co działo się z tymi robotnikami przymusowymi w momencie, kiedy już zostali zatrudnieni czy zmuszeni do tej pracy, ale opisuje też tą całą historię, co się z nimi stało zanim zostali zmuszeni do tej pracy, czyli okoliczności życia przed wywózką czy przed przymuszeniem do tej pracy, bezmiar terroru, jaki naziści stosowali w stosunku do ludności cywilnej, tak? Politykę jakby względnego wyzysku nie tylko samych zasobów okupowanych krajów, ale też siły roboczej, tak? Czyli to wszystko, co działo się, zanim ci ludzie byli deportowani, wywiezieni albo właśnie zmuszeni do tej pracy na miejscu. I to jest bardzo ważne, żeby pokazać ten kontekst, w jakich okolicznościach ci ludzie się znaleźli i skąd się wzięli, potem w miejscach już właśnie tej przymusowej pracy, bo bez tego kontekstu też często niezupełnie zrozumiałe jest to, co z tymi ludźmi się wydarzyło. Ja zainspirowana tą książką właśnie sięgnęłam do książek, które u mnie tu leżą na półce, właśnie do tej tematyki i sięgnęłam do tych niemieckich publikacji. Rzeczywiście tematyka dzieci i młodzieży w większości książek w ogóle nie jest poruszana, czyli pomija się ten temat, że nie tylko dorosłe osoby były w ten sposób wykorzystywane jako siła robocza, ale przecież też naprawdę małoletnie dzieci. I tylko w jednej z wielu książek, które posiadam tutaj w domu, znalazłam mały podrozdział, to jest książka, która niemieckiej publikacji, która tematyzuje pracę przymusową i Kościół katolicki w Niemczech, gdzie rzeczywiście przeprowadzono w 2004, 2005, 2006 roku dosyć szczegółowe badania, jaki był udział Kościoła katolickiego w tym procederze i dosyć rzetelnie starano się wszystkie osoby policzyć, doliczono się około 6000 takich pracowników, czy oczywiście w skali 13 milionów tych, którzy znajdowali się na terenie Rzeszy, nie jest wielką liczbą, ale mimo wszystko ten udział jest rzeczywiście stwierdzony. I tu bardzo ciekawe, że ten maleńki podrozdział, książka ma ponad 700 stron, dzieci i młodzieży poświęcono raptem 8 stron, maleńki podrozdział, i jakby próbując policzyć, jaki procent stanowiły dzieci i młodzież wśród tych pracowników pracujących w instytucjach Kościoła katolickiego w Niemczech, jakby doliczono się, że prawie połowa to były osoby urodzone między 1920 a 1929 roku, czyli miały 20, ale nawet i 12 lat. Tak? Nie ma tutaj szczegółowego rozróżnienia, jeżeli chodzi o rozdział tego wieku, natomiast rzeczywiście pokazuje ten problem i uwidacznia, jak wiele tych dzieci i młodzieży pracowało w tych instytucjach. I bardzo lakoniczny komentarz, właściwie w ogóle badacze nie odnoszą się do tego, że to były dzieci 12, 13, 14-letnie. W przypisie mamy krótką informację, że w Niemczech zwyczajem było, że dzieci w wieku lat 14 zazwyczaj kończyły szkołę podstawową i rozpoczynały kształcenie zawodowe, tylko taka uwaga, czyli można było sobie zrozumieć, że jest to usprawiedliwienie do faktu, że dzieci po skończeniu szkoły zawodowej były wywożone do obcego kraju i zmuszone do pracy ponad siły, tak, nierzadko bijąc je i głodząc. Jakby w ten sposób można było ten fakt w jakiś sposób wytłumaczyć, tak? I kolejnym zdaniem, które już w ogóle mija się z prawdą, znalazłam właśnie w tym podrozdziale fakt, że dzieci, które przyjeżdżały do pracy, przyjeżdżały ze swoimi rodzicami lub rodzeństwem, czasami były to całe rodziny, i że przydzielano je jedynie do prac pomocniczych. Czyli znowu mamy fakt po lekturze książki profesora Steinerta, który wiemy, że to bardzo rzadko się zdarzało, że naprawdę były całe rodziny. Często dzieci rozdzielano od rodziców albo po prostu przyjeżdżały już jako dzieci osierocone, ponieważ rodzice byli albo przetrzymywani w obozach, albo zginęli, albo w jakiś inny sposób byli przymuszani do pracy w innym miejscu. Tak, w związku z tym chciałam jakby zwrócić na to uwagę, że jak ważne jest to, czego dokonał profesor Steinert, czyli zwrócił uwagę na tą kwestię małoletności i wykorzystywania dzieci, naprawdę dzieci do tak ciężkich prac i do takiej przemocy właściwie fizycznej, jeżeli chodzi o okoliczności, w jakich te dzieci się znajdowały. I jeszcze chciałam na jedną rzecz zwrócić uwagę, która nie pojawia się w tej książce, a wydaje mi się w tym temacie też bardzo ważny aspekt i bardzo trudny zresztą, ale dla mnie też, jak powiem, na który też zwracałam uwagę w swojej książce, w swojej publikacji, to aspekt przemocy seksualnej też w stosunku do tych nieletnich, szczególnie młodych dziewcząt, i pozycji państwa niemieckiego do tego zjawiska, ponieważ z jednej strony państwo nazistowskie zaostrzało uregulowanie, jeżeli chodzi o aborcję, i nawet w 1943 roku, w marcu 1943 roku wyszło rozporządzenie zabraniające aborcji w ogóle, to cały kontekst ideologii rasistowskiej, i równocześnie w tym samym czasie minister zdrowia III Rzeszy Leonardo Conti wydał decyzję, że w przypadku robotnic przymusowych, najpierw dotyczyło to ze Związku Radzieckiego robotnic przymusowych, zezwala się na aborcję, a w sierpniu to zezwolenie zostało rozszerzone też na Polki. I mamy też tu sytuację, że tak powiem, przymuszania tych kobiet, które albo przybyły do pracy przymusowej już w ciąży, albo w wyniku gwałtów, przemocy w taką ciążę zaszły, były też zmuszane do przerwania tej ciąży w taki brutalny też sposób. Także są to bardzo trudne tematy, bardzo bolesne, i mamy jakby przemoc na różnych poziomach i w różnych kontekstach. Ja zetknęłam się z tym, moja ostatnia książka, która w tej chwili w ubiegłym roku wyszła, to była biografia profesora Kruszewskiego, który był właśnie, walczył w powstaniu warszawskim jako 16-letni chłopiec i też jako 16-letni dostał się do obozu, do stalagu w Zandbostel, i on tam też wspominał o tym, że tam znajdowało się też ponad 550 dziewcząt, młodych kobiet, uczestniczek powstania warszawskiego. To są też kobiety, które powinny były być objęte prawami kombatanckimi. Tak obiecali Niemcy w momencie podpisywania kapitulacji po powstaniu warszawskim, ale oczywiście tego słowa nie dotrzymali. I ze wspomnień i profesora Kruszewskiego, i innych kobiet, które też złożyły swoje zeznania, wiemy, że zarówno w Zandbostel, jak i później w obozie Oberlangen, który został zamieniony na obóz karny, przebywało ponad 1700 kobiet pozbawione właśnie tych praw. Wiele z nich właśnie urodziło tam na miejscu dzieci. Są informacje, że na przykład w danym miesiącu 10 dzieci urodziło w skrajnych, bardzo trudnych warunkach, bez pomocy, bez wsparcia, w rzeczywiście warunkach urągających wszelkim podstawom takim rzeczywiście humanitarnym. W związku z tym mamy wiele różnych aspektów, które wymagają głębszego zbadania jeszcze, szerszego chyba informowania o tym i opowiadania o tym, a równocześnie też jakby dialogu i wymieniania się jakby doświadczeniami, jeżeli chodzi o relacje polsko-niemieckie, bo jest to właśnie bardzo ważne, żeby o tych rzeczach mówić i o tych rzeczach, te kwestie przybliżać. Ja właściwie też w ten sposób podchodziłam do badań, które sama prowadziłam w kontekście właśnie tej powojennej historii na ziemiach zachodnich, ponieważ wyszłam z założenia, że obserwując to, jak badane są zarówno dzieje tego regionu, czyli polsko-niemieckiego pogranicza, powiedzmy nad samą Odrą, głównie właśnie ta zachodnia część Polski, te ziemi, które zostały przyłączone w 1945 do Polski, to mieliśmy jakby dwie różne opowieści. Z jednej strony Niemcy opowiadali historię swoich doświadczeń ucieczki, wypędzenia, przedstawiając ją oczywiście w taki subiektywny sposób, bardzo negatywnych doświadczeń w kontakcie głównie z Armią Czerwoną, a z drugiej strony Polacy opowiadali historię jakby przyjścia na tę ziemię, przesiedlenia, też często... Yes, and my question, if I could, how we as historians should manage with this kind of materials, sources, with memories, testimonies, what do you think? How should we manage with source criticism? I wychodząc z tego właśnie faktu, że mamy takie różne opowieści, postanowiłam wykorzystać źródła biograficzne, zarówno niemieckie, jak i polskie, po to, żeby przyjrzeć się, jak podchodzą, jak opowiadają o tych swoich doświadczeniach zarówno jedni, jak i drudzy, a także wykorzystywałam listy sowieckich żołnierzy, które były jakby trzecią taką perspektywą. I dlatego te źródła biograficzne wydają mi się tak ważne i tu mam podobne doświadczenia jak profesor Steinert, które polegają właśnie na tym, że one są subiektywne, one nie można ich traktować jako, że jak powiem, niepodważalna prawda. Natomiast przy większej ilości tego typu źródeł, które mamy możliwość zbadać, dają nam jakieś wyobrażenie właśnie tej oddolnej perspektywy, tego jak odbierali to ludzie w tym regionie, a nie tylko perspektywa oficjalnych dokumentów produkowanych na konkretne potrzeby. W związku z tym zarówno kwestia wykorzystania tych źródeł, jak i ta perspektywa różnych grup narodowościowych w regionie, który był dotknięty tym konfliktem wojny, zarówno niemieckich, jak i polskich, jako sowieckich, pozwala, że tak powiem, przedstawić w miarę obiektywny obraz i jakby też to było moje metodologiczne założenie, czyli nie pisanie historii z perspektywy narodowej, ale bardziej, jeżeli chodzi o region, czyli konkretnie polsko-niemieckie pogranicze, co tam się wydarzyło i jak to jest opisywane z różnych perspektyw. Okay, so thank you very much for your answer to this question. I think researchers often have to face this issue. So your answer was very interesting and helpful. Ms. Jolanta Sowińska-Gogacz, now I would like to ask you about a book which you co-wrote, book which evokes a lot of extreme emotion, Little Oświęcim Children's Camp in Łódź. So the history of this camp, which Professor Steinert also writes about in his book, had been forgotten for decades. And children of home army soldiers and other conspirators who fought against the Third Reich were mainly sent there. Another social group in the camp were the children of Jehovah's Witnesses. A large number of these children were also orphans and had no one to care for them. They were sent to the camp for begging or stealing, for example, food. The second part of the book consists of interviews with survivors of the camp. So could you tell us more about the camp history, the circumstances of its creation, its purpose, and finally about its role in the Nazi system of forced labor? Dobry wieczór. Witam Państwa w Łodzi, a więc w gnieździe tego tematu, który teraz podejmujemy. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Z wielką wdzięcznością podeszłam do tej debaty z dwóch powodów. Po pierwsze, jestem jedynym nienaukowcem w Państwa gronie, tak więc dziękuję za zaproszenie i druga wielka wdzięczność do Pana Profesora Johannesa Dietera Steinerta za książkę, którą przeczytałam i znalazłam w niej ten swój zapomniany obóz, w którym siedzę jako niebadacz, jako kulturoznawca od ponad 8 lat. Rzeczywiście historia jest zapomniana i dla mnie szczególnie piękne i ważne jest to, że pisze o niej, o tej historii, wcale nie mało, badacz niemiecki. Bo tak sobie myślę, nie wiem, czy Państwo się ze mną zgodzą, ale kiedy my, Polacy, rozmawiamy o II wojnie światowej, to jest takie w pewnym sensie normalne, bo mamy wiele niedokończonych rozdziałów, wiele tematów, które cały czas pojawiają się w naszych znakach zapytania, w naszych żalach, w naszych zdziwieniach. Natomiast kiedy mówi szczerze i prawdziwie, stając w prawdzie, historyk niemiecki, to być może, ja to tak odbieram, jest to szczególnie ważne, szczególnie mocne. Tak więc vielen schönen Dank. Historia obozu na Przemysłowej rozpoczyna się w roku 1941, który uważany jest przez wielu historyków jako rok szczególnie nasilonych represji wobec narodu polskiego. Wtedy właśnie ginie 40-41 rok, kiedy działają już wszystkie obozy koncentracyjne, kiedy dymią już kominy Auschwitz, Birkenau, kiedy łapanki są codziennością, bombardowania są codziennością. Wtedy, kiedy ginie tak bardzo wielu Polaków, na ulicę wychodzą ich dzieci, bo tam, gdzie giną dorośli, tam siłą rzeczy rodzą się sieroty. Rodzą się w znaczeniu oczywiście metaforycznym. W 1941 roku liczba polskich dzieci, które były sierotami, które były bezradne, bezdomne, nie potrafiły sobie poradzić z wojenną, zupełnie dla nich surrealistyczną rzeczywistością, arcytrudną, ta liczba wzrosła niesamowicie. I wtedy Niemcy zaczęli zastanawiać się nad tym, co z tymi dziećmi zrobić, bo wszystkie je tak od razu zabić to nieracjonalne. Wpadli na bardzo niemiecki pomysł, by te siły ich, te rączki i inteligentne głowy polskich dzieci wykorzystać na rzecz pracy dla III Rzeszy. Wtedy właśnie zrodził się pomysł, o tym pisze w swoim rozdziale pan profesor Johannes Dieter Steinert. Właśnie w 1941 roku latem powstał pomysł, by powstał obóz, który te dzieci wszystkie skumuluje, skoncentruje i da im zajęcie, żeby się nie nudziły. Mówiąc może niezgrabnie, ale wiecie Państwo, o co chodzi. Decyzja o powstaniu obozu w Łodzi powstała na jesieni roku 1941. Mniej więcej rok trwały negocjacje, gdzie ten obóz ma się znajdować, jaką ma mieć zadaniowość. I na początku grudnia roku 1942 ten obóz zaczął funkcjonować. Na początku znajdowały się w nim dzieci z Łodzi, z łódzkich sierocińców, dzieci przyłapane na drobnych, zdaniem Niemców, przestępstwach, ale wszyscy wiemy, że przestępstwa w wykonaniu dziecka wojennego, wojennej sieroty, to nie jest de facto przestępstwo, tylko bardzo często próba radzenia sobie w życiu. Dzieci rzeczywiście żebrały, próbowały coś sprzedawać, śpiewały na ulicach, odnosiły ludziom bagaże z dworców do domów, by zarabiać kilka złotych na utrzymanie siebie. Warto sobie w ogóle otworzyć wyobraźnię, jak życie takich dzieci mogło wtedy wyglądać, bo dzisiaj hasło wielodzietność troszeczkę nam się inaczej kojarzy. Jak ma ktoś 3 dzieci, to już jest wielodzietność. Wtedy ta wielodzietność była normą. Dzieci było dużo więcej niż teraz. Więc te biedne osierocone dzieci łaziły po ulicach, one musiały zdobyć wszelką pomoc, by ratować swoje młodsze rodzeństwo, by zdobyć lekarstwo, opał na zimę. Ta zima kiedyś w Polsce była naprawdę ostra i trwała prawie pół roku. Musiały sobie radzić w każdym aspekcie życia. Nie było już taty, z reguły mama była gdzieś albo na przymusowej pracy, albo nie żyła już, więc ten los polskich dzieci był zupełnie zdumiewająco okrutny. Obóz koncentracyjny w Łodzi miał to poniekąd do pewnego stopnia rozwiązać. Polen Jugendverwahrlager der Sicherheitspolizei in Litzmannstadt. Tak nazywała się oryginalna nazwa tego potwora. Zarządcą, co wynika z nazwy, obozu dla dzieci polskich była Policja Bezpieczeństwa niemiecka, która, jak wiadomo, Państwu historykom jest kompilacją Kriminalpolizei i Gestapo, a zatem mocne instytucje w nazistowskich Niemiec. Na początku były tam dzieci z Łodzi, okolic, natomiast właśnie to, o czym Pani wspomniała i o czym pisze, dosyć mocno to akcentując, pan profesor Steinert, były tam dzieci podziemia niepodległościowego, głównie z Wielkopolski. Warto wiedzieć, że dzienna liczba dzieci w obozie to jest mniej więcej co najmniej 1000 dzieci, często też ta liczba przekraczała 1000. Stworzono im bardzo złe warunki, znaczy bardzo złe to jest eufemizm, właściwie dramatyczne te warunki nie do przeżycia. I ten obóz mieścił w sobie kilka aktywności. Po pierwsze był obozem koncentracyjnym, o czym mówiłam, ponieważ kumulował w jednym miejscu tę rzeszę dzieci. Po drugie był to obóz pracy. Rozmawiamy dużo o pracy, tak, obóz na Przemysłowej, bo tak nazwały go dzieci. Był to także Arbeitslager, ponieważ Niemcy, zanim on zaczął funkcjonować, przygotowali dzieciom liczne warsztaty pracy, w zależności od umiejętności, często wątpliwych, ale jednak umiejętności, od jakiegoś od wieku przydzielano dzieci do pracy. Tam nie było dziecka, które nie pracowało. Powyżej 8 roku życia pracowało każde dziecko. Był to też obóz. Ja to dosyć tak troszeczkę w kontrze do niektórych historyków nazywam jednak obozem śmierci, nie zagłady, bo to nie te liczby oczywiście i nie te metody, ale obozem śmierci, ponieważ z mojego takiego ludzkiego, czysto matczynego punktu widzenia, jeżeli dziecku stworzy się warunki nie do życia, warunki, które urągają wszelkim standardom człowieczeństwa, nie daje mu się wody do umycia, nie daje mu się jedzenia jak należy, nie daje mu się odpowiedniego snu, miłości, wszystkich ważnych i budujących je czynników do życia, a kiedy choruje na ciężkie choroby, to się tego dziecka nie ratuje, nie pomaga mu się w niczym, tylko jeszcze dobija i odbiera o połowę i tak lichą porcję jedzenia, no to właściwie to się je zabija, a zatem uważam, że był to obóz śmierci. Tak pokrótce, obóz funkcjonował przez 25 miesięcy II wojny światowej, dokładnie 25 miesięcy i 8 dni do wyzwolenia Łodzi. Przeszła przez niego niepoliczona właściwie do dzisiaj liczba dzieci. Państwo jako fachowcy najwyższej próby zwracacie uwagę na to, jaki problem jest rzeczywiście z dokumentami. Ja nawet nie wiedziałam o tym, że w którymś tam 1943 roku pani profesor Beata Halicka o tym mówiła, powstała dyrektywa wręcz, by niszczyć dokumenty. Nie wiem, czy to Pani powiedziała, czy któryś z innych profesorów, jeżeli się pomyliłam, to przepraszam, ale nawet o tym nie wiedziałam, że odgórnie było to jakoś dyktowane przez Berlin. A zatem no, jesteśmy bardzo bezradni. Ja jestem tylko skromnym kulturoznawcą. Dotarłam do tych dzieci, które przeżyły. W książce wyszczególnionych jest 20 nazwisk. Połowa z nich już nie żyje. Mniej więcej połowa, tak więc no, tak zwany temat uciekający, mówiąc językiem filmowców. Zdążyłam w ostatniej chwili przeprowadzić ostatnie wywiady. Książka Mały Oświęcim nie jest książką badawczą, ona nie stoi w księgarniach na półkach z napisem historia, tylko reportaż albo literatura faktu, ale takie spojrzenie właśnie troszkę bardziej miękkie, może mniej sztywne, mniej oparte o liczby, o dokumenty, które przecież i tak są albo sfałszowane, albo zniszczone, też jest potrzebne, żeby oddać głos tym dzieciom. Tym bardziej, że obóz na Przemysłowej był deprecjonowany przez wszystkie te lata. On wybuchł teraz tak naprawdę. No i trochę też wiadomości, wiedzy o nim i taki renesans historii obozu na Przemysłowej odbył się w Polsce na przełomie lat 60. i 70. Wtedy trochę się powydarzało, powstał pomnik, film, książka Józefa Witkowskiego, ale taki współczesny renesans przeżywamy właśnie teraz, choćby przez to, że rozmawiamy o tym, a profesor Steinert napisał o obozie w swojej książce. Chwała wielka. Thank you very much for your answer and Thank you very much for writing this book together with Błażej Torański. And now Professor Steinert, could you your book contains many description of the children's suffering caused by hard work and separation from their families. The book contains many stories of children being forced to work beyond their strength. You described the mental suffering, physical illness, as well as the sadistic behavior of the camp guards. And what could you tell us more about the camp's reality and about the everyday life of these children? And and finally, what is the difference between forced labor of children on the territory of Poland and in the Soviet Union? Are there any similarities or difference? So is it possible to compare these two realities? Yeah, thank you very much. Maybe can add a few sentences about the children's camp in occupied Łódź. It was the only concentration camp for children under the age of 16. There were two other camps, but not for children under the age of 16, but for children or juveniles between 16 and 18, 20 roughly. So it was really exceptional with awful, dreadful, awful conditions. And you rightly said that the story, the history of that camp has a revival. And so I myself couldn't resist some years ago when a colleague from Warsaw approached me at an international conference to go deeper into the history of that particular camp. And so we did during the last years. And in December, we have finalized a manuscript that will hopefully be published this year or next year, a manuscript in English, co-authored book, which is absolutely not a competition to what you have done. Absolutely not, because our approach was different. Of course, in the center are the conditions in the camp. But we started with an analysis of the transformation of the German criminal police and how that camp came under the jurisdiction of the criminal police. We were able to had an analysis of the camp guards. We tried to do an analysis of the children. And finally, our focus was on both the post-war trials in Poland, the three trials, of which one is very well known, Eugenia Pol, and the investigations in Germany, and the question why on earth had nobody from the camp leadership had to stand trial in Germany. So it's a different book, or what I'm trying to say, and we hope to have it published hopefully this year, next year. It always takes extremely long time, as we all know. How much time do we have for enough? Enough. Yes. So okay. Please very briefly. Two points: the living conditions and then the question of comparison. If you work with testimonies, you have individual fates, individual persons, and they have their experience. But as historians, we have to try to generalize. And I think generalizations are possible. Also, the experience were very, very different. But if you generalize, that's my experience, there's always a big but. Yes, but. So for example, in general, conditions on farms were better than in industry. And now the but. But on the farms, the danger of sexual violence or sexualized violence is much greater than in the camps, at least till the end of the war, in the camps associated to firms. And you find these examples in the book of sexual violence, of sexualized violence. You're right, it doesn't deal with abortion and forced abortion and these questions. What we can say in general was that deportation and forced labor, be it in occupied areas or in Germany after deportation, was for all the children a most traumatic event. And we do not have, really do not have to ask, was it a war crime? Yes, of course. And it was much more, that's my view and of others, that any crime against children is a crime against humanity. So if we have a look at the testimonies, very, very briefly, what's in the testimonies? What are children telling about, former child forced laborers telling about? They are now in the age of 80 or 90, and they have been 70 when they gave the interviews. So we have the process of separation from the families and of deportation, which was most traumatic. We have stories and information about the conditions on the trains, the lack of food being transported while being transported to Germany, the lack of sanitary facilities, lack of drinking water, stories about that you have to relieve yourself when the train stops on a field or meadow or whatever, which was particularly difficult, more difficult for girls than for boys, at least according to the testimonies. They talk differently about it. We have the humiliating process of delousing during deportation or after arriving in Germany. And again, boys and girls, former boys and girls, talk differently about it. It was for the girls, you can read it and listen it listen to it in the stories. It was most shameful to be naked in front of men. Anyway, who these men were, and they have been described in different ways, as Gestapo, as police, as soldiers, as surgeons, whatever. It was a shameful and humiliating experience. And so was the arriving in Germany, be it that groups have been directly directed into a camp that belonged to a firm, or most humiliating, that employers could choose their workers on a marketplace or at the railway station. And that's exactly where the interviewees use the word slave market or cattle market. In particular, and there are some stories about it, when farmers looked into the mouth and checked the teeth of forced laborers, like they were used to do it with cattle. Typical, very, very typical for children's testimonies are emotional remarks about the continuous pain of parting, of homesickness, of endless tears at night, deep concerns about the parents, their siblings, members of the families who had to stay at home. And like adults, children talk about the often more than miserable accommodation facilities in the camps, insufficient sanitary and laundry facilities. They talk about bed bugs, lack of soap, etc. They talk about hunger. In nearly all the testimonies, you find remarks about permanent hunger and the insufficient quantities of food and the low quality. And imagine you have a boy in the age of 13. If you have a boy in the age of 13, 14 at home, exaggerate a bit, he sleeps till midnight and until between 12 and 8 in the evening he has 10 meals. And it's, you cannot imagine what permanent hunger means for a young individual. We have 8 specific differences when children talked about the working conditions, but most of them stressed the point that work was much too hard and too exhausting for them, that there were that health and safety regulations which were in place for German workers and German children who had to work in the age of 14, 15 as well. But they were protected by youth regulations, and they were protected by health and safety regulations. And all that was cancelled and abandoned for forced laborers. We have stories about being beaten. And I think it's safe to say that children from Poland and the Soviet Union were much more beaten than adults. A, because they were forced laborers and they were children. People were used to beat children on occasion, and these beatings, physical abuses, were often paired with mental and psychological abuses when children as adults were insulted as Polish or Russian pigs or subhumans, Untermenschen, and such verbal abuses were particularly painful. So the interviews, when they were carried out by German children, then it really hurts if another 10-year-old or 13-year-old. And then we have remarks about the Germans. And you can imagine they were predominantly negative. No wonder about that. Positive remarks, you find them. Occasionally they were made about elderly people on the farms. That old guy was like a grandfather to me. You have these remarks, and occasionally you have remarks about elderly colleagues in the firms who occasionally placed the sandwich somewhere so that a child could find it, or they slipped something edible into the child's pocket, and they were sure that no other German could watch that. Let me, sorry. Yes, please continue, but the time is limited, so yeah. Yeah, let me go to the comparison. Comparisons is what historians do on a daily basis. We always compare. And comparing does not mean that we want to establish a hierarchy of suffering, not at all. But comparing allows us to discover and analyze details that otherwise are not visible. So we need that tool of comparing. Polish and Soviet children, child forced laborers, were in a similar position, but not in the same position. German regulations about their employment, working and living conditions were different for these two groups, but they had, again, a lot in common. The testimonies of child forced laborers already contain comparison, in particular when they talk about perceptions of self and others, which have an element of comparison in it. And such perceptions, be it Germans they had to do with, or other forced laborers, prisoners of war, they met at the workplaces, are part of the children's narratives. And they are a tool for the former child forced laborers to make their story understandable. Or in other words, for the former child forced laborers, these comparisons are a vehicle to tell their stories. And for us, it's a tool and a way for a better understanding what they are telling. It's a construct, as we always say. However, when listening and analyzing their voices, we have to remind ourselves that we have to do with children's testimonies and not with adults' testimonies. Historian Joanna Nikel spoke in this context about a lack of precise references to time, space, and social actors that often characterizes children's testimonies. And literary scholar Andrea Reiter stated that children remembered differently. Not less exactly, but differently than adults do. And social scientists and psychologists agree that children have a much longer lasting memory of cruel events, but also of friendliness and support they received. Mm-hmm. And we also have to be aware that the experience of a 10-year-old boy differs from the experience of a 15-year-old girl, and vice versa. And so do the testimonies. But again, this is rather a chance for a better understanding than a burden for analysis. Mm-hmm. And finally, neither Polish nor Soviet child force laborers were a homogeneous group, but there were groups that differed internally in terms of ethnicity, of age, of social background, of education, personality, just to name a few. Mm-hmm. What the children had in common was, among others, traumatization, as mentioned before. The loss of their parent, their home, their freedom, their education, their chances in life, their future. And at the end, I would like to quote historian Yehuda Bauer, and by doing so, from his book, Death of a Shtetl. And by doing so, I come back to my initial remarks about working with both contemporary documents and testimonies. Quote, because I believe that historians must analyze the factors and historical processes that may explain a given historical reality, while also accepting history as, in the end, the story of real people in real situations. The methodology I employ here combines analysis with testimonies. To deal with only stories or only historical analysis is unsatisfactory in the extreme. Real history combines both. The events happen to real people whose stories must be heard and analyzed. End of quote. Thank you. Thank you very much for your answer. I think it's hard to imagine this camp reality. Everything what you said is still so shocking and overwhelming. So yeah, thank you for your answer. The question to Professor Zawistowski, I would like to ask you about slightly broader context. The Nazi German had one of the most extensive system of forced labor in the history. Over 20 million civilians from different European countries had to work for the Nazi during the Second World War. All countries occupied by the Germans were used as a labor pool. So what was the role of forced labor in Germany's war economy, and especially in the Polish territories occupied by Germany? Yeah. Ja widzę ten problem jeszcze nieco szerzej, bo to nie tylko nazistowskie Niemcy, ale generalnie totalitaryzmy XX wieku oba. Bo przecież potęga Sowietów została zbudowana na niewolniczej pracy systemu gułag. Oczywiście to w szczegółach się różni, nie będziemy pewnie dzisiaj o tym mówić, ale chciałbym zauważyć, że są dwa hasła, które towarzyszą obu totalitaryzmom. Sowieci mówili, kto nie pracuje, ten nie je. Niemcy mówili, praca czyni wolnym. Zobaczcie Państwo, jak blisko te dwa hasła są siebie. Więc to jest taki przykład dwóch totalitaryzmów, które z jednej strony z pracy robiły pewien fetysz państwowy, symbol państwa. To jest bardzo podobne. Edwin Schnorr kiedyś nakręcił taki znany film The Soviet Story i on tam to bardzo dobrze pokazał na przykładzie propagandy, polityki, jak te dwa totalitaryzmy w tym zakresie gospodarczym. Zostawimy wszystkie inne, ale w tym systemie gospodarczym jak blisko były siebie. I oczywiście wracając do Niemiec, bo to jest nasz dzisiaj główny temat, oczywiście Państwo mieliście takie bardzo emocjonalne wypowiedzi, ja to rozumiem. Ja jestem w tej, no, może czasami niewygodnej pozycji historyka gospodarczego, który musi na zimno na to patrzeć, gdzie musi pokazać pewne procesy od takiej strony racjonalnej, to znaczy po co to było. To proszę nie uważać, że ja to usprawiedliwiam, bo ja tego nie usprawiedliwiam, tylko pokazuję, skąd to się wzięło. I teraz powiem coś, co jest oczywistością, ale oczywistością, o której rzadko pamiętamy. Konflikt, który zaczął się 1 września 1939 roku, był drugą wojną światową. Drugą. To znaczy, że kilkanaście lat wcześniej była pierwsza wojna światowa. I to sobie wszyscy rozumiemy i zdajemy sprawę. Ale czasami zapominamy o jednej rzeczy, że ci, którzy przygotowywali się do tej wojny, która się nazywała później II wojną światową, wyciągali wnioski z I wojny światowej. Dlaczego Niemcy tą wojnę przegrały? Dlaczego? I tam wśród kilku tych elementów, które wyliczano, między innymi wskazywano na brak surowców i brak siły roboczej. To były dwa wnioski wynikające z przegranej przez Niemcy II wojny światowej. Już w czasie I wojny światowej starano sobie z tym w różny sposób radzić, ale bezskutecznie, ja tu wspomnę o czymś, co się nazywało wówczas planem Hindenburga, który miał od strony ekonomicznej wygrać I wojnę światową i co się nie udało. Więc Hitler, przygotowując się do II wojny światowej, już na poziomie planów zakładał wykorzystywanie niewolniczej siły roboczej z podbitych terenów. Co więcej, nie tylko z terenów podbitych, ale przecież siła robocza napływała na tereny niemieckie, przypomnę, również z państw neutralnych i państw sojuszniczych. Zanim zaczęła się II wojna światowa, to już na tereny III Rzeszy, w granicach sprzed 1937 roku, tak na to popatrzmy, zostali skierowani pracownicy z anektowanej właśnie Austrii i z protektoratu Czech i Moraw, który został stworzony w 1939 roku. To się dzieje jeszcze przed pierwszym wystrzałem września 1939 roku. I ten system oczywiście funkcjonował, pozyskiwania tej siły roboczej był udoskonalany wraz z, chciałem powiedzieć, z postępem na froncie, ale to raczej powiedziałbym przeciwnie. To w momencie, im gorzej było na froncie, tym więcej siły roboczej było potrzeba, no bo oczywiście naturalnie z jednej strony ci robotnicy porzucali drelichy w fabrykach i zakładali mundury i szli na front. Ich po prostu brakowało. Co jeszcze bardziej chyba było widoczne, to byli rolnicy, którzy zostawiali gospodarstwa, gdzie zostawały kobiety same, często starsi ludzie sami, bez tego głównego gospodarza, szli na front i tam też potrzebna była siła robocza. Więc im gorzej na froncie, tym to zapotrzebowanie na siłę roboczą było większe. I tak jak powiedziałem, ona płynie z różnych kierunków. Ona płynie przede wszystkim oczywiście z kierunków państw podbitych, gdzie jest to praca przymusowa. Jeżeli dobrze pamiętam, w 1944 roku, ale to jest ten rząd wielkości na pewno, dobrowolnie do Niemiec do pracy przyjechało około 4% wszystkich ówczesnych robotników zewnętrznych, nieprzymusowych, no bo tak jak mówię, oni przyjechali na dobrze. Przypomnę, że w roku 1942 Hitler powołuje generalnego pełnomocnika do spraw zatrudnienia, Fritz Zaukel, który przecież później stanie przed sądem w Norymberdze, który za politykę między innymi pozyskiwania niewolniczej siły roboczej w Europie trafi na szubienicę w Norymberdze. To jest ten efekt. Im gorzej było na froncie, tym więcej tych robotników przymusowych do Niemiec trafiało, tak jak chyba już powiedziałem. 25% w 1944 roku siły roboczej na terytorium Niemiec, w granicach z roku 1937, to byli ludzie przywiezieni do pracy spoza Niemiec. I oczywiście to zależności było od tego, z jakich terenów oni byli przywożeni. No, ze Związku Sowieckiego to około 5 milionów. Z Polski, z terytoriów Polski blisko 3 miliony, ale były też kraje, z których tych przymusowych robotników było dużo mniej. W większości z nich był to przymus, chyba jeżeli dobrze pamiętam, tylko w 2 krajach. W końcu nie wprowadzono przymusowego poboru do pracy, czyli to była Dania i Grecja. Więc tak naprawdę gospodarka niemiecka oparła się na niewolniczej sile roboczej i ta siła robocza była wykorzystywana, tu użyję słowa Hitlera, trochę w innym kontekście powiedzianej, ale tutaj to bardzo dobrze pasuje, z bezwzględną brutalnością. Mm-hmm. Thank you very much for your answer. Professor Halicka, I would like to ask you about the tragic fate of Poles, Ukrainians, Jews, and also Germans who were displaced after World War II. How did these people find themselves in this new situation created by the forced post-war resettlements? Mm-hmm. Tak, to bardzo ważny aspekt przymusowych migracji, tak? Nie tylko konieczność opuszczenia miejsca zamieszkania, samo doświadczenie tej migracji, właśnie czasami wielotygodniowa podróż w nieznane pociągiem w urągających warunkach, utrata majątku, bliskich i tak dalej, ale ten moment przybycia i właśnie w pamiętnikach, które tak skrupulatnie badałam, szczególnie polskich osadników na ziemiach zachodnich, to właśnie ten moment przybycia zajmuje dużo miejsca, właśnie jak już dotarli, co zobaczyli, co ich zastało. Pierwszy dzień w pracy, ten dom, mieszkanie, które przyjęli i tak dalej. I właśnie później zaczyna się, można powiedzieć, takie w miarę normalne życie i jest pytanie, z jakim bagażem ci ludzie przybyli, tak? Bagażem mentalnym, w tym sensie, że dla bardzo wielu osób, które na przykład jak na Wołyniu czy w Galicji przeżyli nie tylko okupację sowiecką i niemiecką, tak, ale jeszcze ukraińskich nacjonalistów i wojny takie powiedzmy między Polakami a Ukraińcami, przybywają z taką traumą, tak, i jak mają sobie radzić w tych nowych warunkach. Dla bardzo wielu osób jest to sytuacja, która pozwala im jakby skończyła się wojna, będzie teraz pokój, być może nieważne, gdzie jesteśmy, ważne, że mamy dach nad głową, że możemy jakoś rozpocząć nowe życie i trzeba się w tym wszystkim odnaleźć. I wydawałoby się rzeczywiście, że dla takich ludzi po takiej traumie II wojny światowej potrzebne byliby, nie wiem, psychologowie, jakieś wsparcie mentalne, jakaś właśnie taka pomoc, można powiedzieć, psychologiczna. Oczywiście wszystkiego, czegoś takiego w tych pierwszych powojennych latach nie było, tak? Moja książka ma tytuł Polski Dziki Zachód, nieprzypadkowo to dotyczy tych pierwszych 3 powojennych lat, kiedy z jednej strony właśnie panował chaos, panowała jakby też takie bezprawie, prawo silniejszego, bandy grasujące, złodziei i tak dalej, szabrowników, a z drugiej strony możliwość rozpoczęcia nowego życia, tak? Czegoś na nowo po tej zakończonej strasznej wojnie, możliwość rozpoczęcia jakby na nowo nadziei, że na to lepsze życie. I to radzenie się sobie z tą, powiedzmy, z tą traumą, czy właśnie strategia przetrwania bardzo często ogranicza się do tego, że po prostu trzeba zapomnieć albo wyprzeć z głowy to, co się wydarzyło i starać się żyć tu i teraz, tak? I szczególnie ci, którzy przybyli z Kresów, właściwie za bardzo nie mogli mówić o swoich doświadczeniach, tak? Tu mamy sytuację polityczną w Polsce po 1945 roku, że właściwie wiele tematów pozostało tabu. Owszem, robotnicy przymusowi, oni mieli prawo opowiadać o tych swoich doświadczeniach, ich doświadczenia były też, że tak powiem, spisywane czy zbierane, czy na ten temat można było mówić, natomiast oczywiście nie wszyscy o tych swoich doświadczeniach mogli opowiadać. I tu bym wskazała na dużą, ciekawą różnicę pomiędzy doświadczeniami właśnie na terenach Polski i Związku Radzieckiego, bo to też było Pani pytanie. Mi się wydaje, że wyraźna różnica pojawia się właśnie o tym, jak robotnicy przymusowi po powrocie do Związku Radzieckiego radzili sobie, tak, z tym doświadczeniem, bo w ich przypadku praca przymusowa była absolutnym tabu. Tak? W Związku Radzieckim najpierw w ogóle musieli przejść przez obozy filtracyjne, gdzie byli rzeczywiście szczegółowo przepytywani, przymuszani, jakby ideologicznie formowani na nowo. I jeżeli wyszli z tych obozów filtracyjnych, to przez wiele lat, aż do 90 roku życia, absolutnie nie mogli o tym mówić. To było coś bardzo haniebnego, bardzo wstydliwego, prawie jak kolaboracja, być robotnikiem przymusowym w Niemczech. Tak? W związku z tym dla nich to naprawdę był wielki problem i wielkie doświadczenie, jakby absolutnie nie móc o tym mówić i być jakby obywatelem drugiej kategorii. I później bardzo ciekawie pokazuje to sytuacja z tą organizacją Memorial, która w 90 roku wystosowała jakby takie pismo, zbieramy wspomnienia i opis i doświadczenia właśnie robotników przymusowych i została zalana, 380 000 listów zostało wysłane do Memorialu w 90-91 roku, bo wtedy już można było mówić i wtedy oni chcieli jakby o tym opowiedzieć. Tak? Także ta sytuacja, zapomnieć, wyprzeć z pamięci można na jakiś czas, to jest jakaś strategia, ale te wspomnienia wracają, tak, te traumy. Najlepszym metodą na taką traumę jest ją opowiedzieć, jakby w jakiś sposób z siebie wyrzucić i to być może pomoże, ale większość osób, które przeszły takie ciężkie doświadczenia, bardzo często pozostawały z tym do końca życia. Thank you very much. And now one final question, Ms. Sowińska-Gogacz. When talking about labor camps, the authors often focus primarily on the victims and their suffering. So I would like to ask you about the people responsible for this suffering. So the camp guards, for example, Genowefa Pohl, Eugenia Pol. So what can you tell us about her? Największą trudnością w temacie, który dziś przytulamy, jest dziecko. Dziecko jako istota ludzka zupełnie bezbronna i w warunkach wojennych zdezorientowana. Dziecko wojnę widzi inaczej, inaczej widzi wojnę dorosły po jednej i po drugiej stronie barykady. Kiedy spotyka się na wojnie dorosły z dorosłym, wiedzą o co chodzi, rozumieją sytuację, znają swoje pozycje. Natomiast dla dziecka wojna jest obrazem zupełnie surrealistycznym, a jednocześnie ta bezbronność wynikająca ze słabości fizycznej, z deficytu umiejętności wszelkich i z braku wiedzy o życiu, tę bezbronność zupełnie jeszcze potęguje. A zatem, by stworzyć dzieciom warunki wyniszczające, warunki wyjątkowo złe, warunki nazistowskiego, hitlerowskiego obozu koncentracyjnego, należało dobrać ludzi zdolnych do przemocy, nie takiej sobie letniej przemocy wojennej, ale do przemocy wobec tego najsłabszego elementu wojennego, jakim jest małe dziecko. Pan profesor Steinert pisze, i to jest prawda, że w obozie na Przemysłowej przebywały dzieci od 2 do 16 roku życia. Rzeczywiście najmłodszy chłopiec, z jakim rozmawiałam, przybył do obozu mając 2,5 roku, Jurek Jerzewicz, ze swoim o rok starszym bratem, ale mamy też zupełnie prawdopodobne, nawet pewne relacje dziewczynek, które zajmowały się na terenie obozu dziećmi zupełnie maleńkimi, które jeszcze nawet nie siedziały. Tak więc był jakiś okres czasu w obozie łódzkim, kiedy takie najmłodsze bąbelki w nim były przetrzymywane. A zatem kadra musiała być dobrana ze szczególnym kluczem, musiała się składać z ludzi ze szczególną mentalnością i bezwzględnością. Pani wspomniała o jednej z wachmanek, o Eugenii Pol, Genowefie Pol. Pan profesor Steinert mówił o o trojgu oprawców, bo to były dwie kobiety i jeden mężczyzna, i o właściwie takiej zupełnej dziurze historycznej, jeśli chodzi o rozliczenie tych ludzi, którzy zarządzali obozem. Z samej nazwy, tak jak mówiłam, wynika, że obozem na Przemysłowej kierowała Policja Bezpieczeństwa, Sicherheitspolizei. I rzeczywiście na szczycie władzy Lagerführer to był wysoki oficer niemiecki, i ta wysoka, najważniejsza obsługa obozu to rzeczywiście byli Niemcy. Natomiast rzeczą też wstydliwą dość dla Łodzi, poniekąd przynajmniej wtedy po wojnie, było to, że w obsłudze obozu dla polskich dzieci, bo to jest też ważne, polskich dzieci, bo nie powiedzieliśmy, a to jest ważne, że obóz łódzki został ukryty w brzuchu łódzkiego getta. On był w Litzmannstadt-Getto w środku. Wprawdzie na brzegu granicy, ale jednak wewnątrz, a zatem ucieczki były niemożliwe z niego, bo ucieczka była po prostu niczym innym jak przedzierzgnięciem z więzienia do więzienia. Ale wracając do kadry, rzeczywiście to zostało nierozliczone, ale może to nie teraz jest najważniejsze, ponieważ ci ludzie już wtedy byli dojrzali, więc na pewno od lat nie żyją. Ja nie jestem osobą, która do takich jakichś rozliczeń dąży. Natomiast kadra była rzeczywiście okrutna, byli w niej i Niemcy, i Ukraińcy, i podobno jakiś Chorwat, i łódzcy, i podłódzcy Volksdeutsche. To też niestety bolesna rzecz, ale musimy stanąć w prawdzie, tak jak staje profesor Steinert jako Niemiec w prawdzie przed tą trudną tematyką, i musimy powiedzieć, że też Eugenia Pol była Volksdeutschką z Ozorkowa. Ciekawa postać o tyle i do mnie najbardziej przemawia to, że przyszła do obozu bić dzieci i je krzywdzić strasznie, mając 19 lat. Wyobraźmy sobie maturzystkę, która przychodzi do obozu dla dzieci, obozu koncentracyjnego po to, żeby krzywdzić dzieci. Ja mam córkę 20-letnią, trudno mi sobie to wyobrazić, ja znam ludzi w tym wieku, to są dzieciaki. To są dzieciaki już dorosłe, ale jeszcze bardzo młode, bardzo świeże umysły. Więc to rzeczywiście ciekawa postać, bo ona była dość dwubiegunowa. Muszę powiedzieć, że miażdżąca liczba oskarżeń pod jej tytułem rzeczywiście jest niesamowicie krytyczna, że była bezwzględna, cyniczna, okrutna, podła, krzyczała, była bardzo złym człowiekiem, wszyscy się jej bali. Ale była też jedna dziewczynka, którą spotkałam, która powiedziała: odczepcie się od Polowej, Polowa była w porządku. A zatem poza tym Polowa była osobą homoseksualną, ona sobie wybierała swoje ulubienice, była prawie ich koleżanką, bo niewiele starsza od nich, więc z niektórymi dziewczynkami wchodziła w pewien dyskurs, pewne zależności. Bardzo ciekawa postać, ale rzeczywiście większość mówi o niej rzeczy ewidentnie złe. I o niej właśnie wspomniał profesor, mówiąc o jedynym takim prawdziwym procesie, jaki się odbył, bo Eugenia Pol, Genowefa Pohl, była sądzona na przełomie lat 60. i 70. w Łodzi, została skazana na 25 lat pozbawienia wolności. Była ciut wcześniej zwolniona za dobre sprawowanie, była bardzo inteligentną osobą i potrafiła się zachować nawet w więzieniu. Natomiast rzeczywiście ta kara była dotkliwa. Już w 1945 roku decyzją takiego szybko uformowanego sądu w Łodzi zostali skazani na karę śmierci Edward August, który też był Polakiem z Łodzi, był Volksdeutschem, jednym słowem kreatura. Tutaj nie ma ani jednej ciepłej relacji na jego temat, był czystym sadystą. I Sydonia Bayer, o której też nie słyszałam niczego dobrego, i to była Niemka. Niemka pochodząca z Kwiatkowic, ale ze zdecydowanie niemieckiej rodziny. A zatem ta kadra, ja prawdę mówiąc, mili Państwo, kadrą się nie zajęłam, ponieważ jest to dla mnie temat odległy i za trudny. Ja tych ludzi i tak nie zrozumiem jako taka osoba, jaką jestem. Zajęłam się dziećmi, ale rzeczywiście na samej górze Niemcy, a dalej Niemcy, Volksdeutsche i obcokrajowcy służący Niemcom w tych warunkach. Ja jeszcze tylko powiem, że, bo o tym nie powiedziałam, a to warto, żebyśmy wszyscy wiedzieli i sobie uzmysłowili, że procedura przyjęcia i wszystkie warunki, jakie panowały, jakie stworzyli Niemcom, polskim dzieciom w łódzkim obozie, były takie same jak w obozach koncentracyjnych dla osób dorosłych. To znaczy dziecko przyjeżdżało, odbierało mu się wszystkie osobiste rzeczy, odbierało mu się imię, nazwisko, nadawano numer i przydzielano mu szary, drelichowy, niewygodny, zwykle za duży albo za mały mundur. Była wykonywana w Łodzi daktyloskopia, zdjęcie en face i z profilu, więc procedura oświęcimska nie było tylko tatuowania. Straszne miejsce. Thank you very much for this interesting discussion. Unfortunately, our time is limited, so I have to move on to questions from the audience. First question from Alina Nowobilska. Professor, what a fantastic book. Will it be published in other languages, for example, English? Professor Steinert. Well, I don't know. I really don't know, but thank you very much for your question, Alina. Do you plan to publish or this book? No, you, as a historian, you cannot plan that. So it depends on so many. Yes. So cynically as I am, cynically as I often am, I can say now that the book is available in Polish and in German. Everybody who's interested is able to read it. But that will not please Alina, whom I know personally. So I don't know. I don't know. Okay, so we will see. The question from Judith Haran to Professor Steinert. Does your book or research include the kidnapping of children in Poland or USSR by the Race and Settlement Office for Germanization and the facilities in Poland that existed for this purpose? I am interested in knowing what happened to the children in this program who were not selected, for example, for racial reasons. Thank you for all your work. Looking forward to seeing the book in English. Thank you. Well, there are very close connections between the so-called Germanization program and forced labor. As a general rule, you can say whenever the Germans pre-selected children for the Germanization program, they also selected forced laborers. You can clearly see that, for example, in the Zandbostel area. It was one screening, and relatively few of the children were selected for Germanization. Another group was selected immediately at the same process for forced labor. A third group was selected for to live in other villages without any welfare support, and don't know how many, have to check, but a few hundred children the Germans did not thought to be eligible for both Germanization or forced labor. They were transported to Auschwitz and obviously killed there on the spot with phenol injections. So that's the general process. Whenever pre-selection took place, the Germans selected for both, for Germanization, but also for forced labor. And the kidnapping of Polish children, yeah, there's a figure of 200,000. Nobody knows, as far as I know, exactly where the figure comes from. It might be too high, but it gives you an idea about what happened. The search for German blood everywhere in occupied Poland, be it in the annexed, incorporated territories, or be it in the so-called general government. Of course, babies and toddlers, you can hardly select for forced labor, but for Germanization. But there were also older children in orphanages or with Polish families, and they were often selected as forced laborers. And then we have an unknown, widely unknown area that's naturalization and the Volksliste. I think it's safe to say that 90, maybe 95, maybe 98%, whatever, of those who signed the Volksliste, this ethnic German register, they did it on a voluntary basis, but some didn't. And there are the documents available that pressure was put onto families, saying you, the father, if you sign, and if you don't sign, you will be deported to Germany, and the mother will be deported to Gdansk, and the children were deported to another camp. There are these stories. Mm-hmm. And then you have older children, juveniles, who were, in inverted commas, forced by their families to become German. Mm-hmm. And they found themselves on a farm in Germany because they were able to work, not as forced laborers, but as German workers, if you like. And interestingly, there's a whole collection I found in the US Holocaust Memorial Museum, when those who had been selected for Germanization had to work in Germany, some of them complained bitterly. And there was one series of letters that a naturalized Polish young woman, juvenile, was under very harsh conditions in a German household. And her sister, who was older, she didn't have to sign the Volksliste because she was an adult. Mm-hmm. But she was deported to Germany as a forced labor. So the one who wasn't forced labor complained and said, I can't bear it, the work here. I want to be Polish again. And then it's up to you. I'm happy if you deport me again as a forced laborer, preferably where my sister works as a Polish forced laborer. It's mm-hmm. even better than working in a German household. So there are these variety of connections, and there's a lot to do for future historians, as, if I may say so, the area of forced labor in the occupied areas mm-hmm. is not so much researched. The bulk of majority of research, as you rightly said, has been done for those deported to Germany. We have all the local and regional studies and studies about firms and about the Catholic Church, but that's all in Germany. But if you compare the figures, maybe 13.5 million forced laborers deported to Germany. Mm-hmm. But how many were forced to work in the occupied areas? We don't know. There are figures in the document that say 22 million. Yeah, maybe. Others say 30 million. And now define forced labor. And that's an area of research, certainly difficult, much more difficult to research, but really, really interesting to do that. Forced labor for the Germans in German-occupied areas. Mm-hmm. Thank you. Thank you very much. The question to Ms. Sowińska-Gogacz. What kind of job works did the children do in the camp? Jakie prace? Prace wykonywane przez dzieci z obozu naprzemysłowej generalnie podzieliłabym na dwa rodzaje. Po pierwsze, prace narzucone, takie prace, które przychodziły z zewnątrz jako zapotrzebowanie Rzeszy albo Wehrmachtu na pewne konkretne produkty albo zadania, i na prace, które wykonywały, musiały być na terenie obozu, ponieważ porządkowały ten obóz. W początkowej fazie, kiedy jeszcze warsztaty niedokładnie były zorganizowane, niedokończone, ten obóz jednak trwał w budowie, na samym początku wzorem innych obozów koncentracyjnych, bo to znamy z historii, zawsze Niemcy nie budowali swoich obozów, zawsze kazali to robić więźniom. Mali więźniowie pod egidą cieśli i majstrów z getta, bo na początku tymi dziećmi kierowali nimi majstrowie z getta, po prostu budowali swój obóz, budowali baraki, w których potem mieszkali, równali drogi, rozsypywali żwir, łupali kamienie, porządkowali cały ten teren, by obóz mógł niestety zaistnieć dla nich. No, budowali swoje własne piekło. To była pierwsza zadaniowość. Potem, kiedy pojawiły się warsztaty, mali więźniowie musieli być szewcami, rymarzami, wikliniarzami. Dziewczynki pracowały w pralni, porządkowały Verwaltung, a zatem budynek administracji obozowej. Były też na Przemysłowej ogrody warzywne. Oczywiście dzieciom nie wolno było jeść owoców i warzyw z tych ogrodów, to było bardzo surowo karane, ale te ogrody były. Zresztą są takie relacje, że kiedy wchodziło się, zwłaszcza wiosną, latem, jesienią na teren obozu, ten obóz, dopóki nie zobaczyło się w nim dziecka, które wyglądało jak przerażony szkielet, wyglądał bardzo ładnie. Niemcy potrafili zadbać o alejki, o zieleń, o wygląd. Byli pragmatyczni, byli eleganccy, tak więc tam było co robić. Ale przede wszystkim rymarstwo, szewstwo, no, przygotowywały dzieci na przykład dywany wiklinowe pod czołgi, wkładki wiklinowe do obuwia. Do obozu zwożono również obuwie z frontu wschodniego. Tam dzieci naprawiały te buty. Był zakład szewstwa, przepraszam, było krawiectwo. Dzieci reperowały swoje ubranka, też szyły na zamówienie Wehrmachtu, bieliznę. Cały czas było co robić, przyszywały guziki i tak dalej. Najgorsze, co było w obozie na Przemysłowej, to po pierwsze to, o czym pisze pan profesor Johannes Dieter Steinert, ten straszny walec, który ciągnięty był przez wychudzonych, biednych chłopców, ponad ich siły zupełnie, te dzieci po prostu padały przed nimi, były do tego wszystkiego bite, więc ten straszny walec, który miał równać teren, był postrachem, no i jeszcze większy postrach, tak zwana iglarnia, warsztat prostowania igieł przemysłowych. Polegało to na tym, że dziecko musiało odłowić igłę przemysłową i młoteczkiem na kowadełku prostować ją w umiejętny, staranny sposób. Dzieci nie potrafiły tego robić, a uszkadzanie tych igieł, łamanie ich było surowo karane. Mówi, pisze w swojej książce jeszcze pan profesor o zapaleniu spojówek. Dokładnie to była jaglica. W obozie na Przemysłowej panowała straszna choroba oczu zwana jaglicą. To było bardzo poważne zaognienie spojówek oczu, całego terenu oczu tych dzieci, wynikające z tego, że wydobyte z nafty igły, które uderzały potem dzieci tymi młoteczkami, nafta pryskała, zanieczyszczona nafta pryskała im do oczu, a nie było możliwości tych oczu przemycia i umycia rączek. Więc wszystkie prace, jakie wykonywały dzieci w obozie na Przemysłowej, były bardzo, bardzo trudne, na pewno poza ich możliwościami, umiejętnościami, ponieważ to były dzieci, a pewne rzeczy należą po prostu do świata ludzi dorosłych. My też się długo uczymy pewnych czynności, które dziecko z natury wykonać nie potrafi. Bardzo ciężka praca od rana do nocy. At this point, I am afraid that we have to finish. Let me thank our guest for the intensive and interesting debate, and our audience for their present and also interesting questions. So, Professor Steinert, Professor Halicka, Ms. Sowińska-Gogacz, and Professor Zawistowski, thank you very much. To our audience, I invite you to check out our publishing catalog and our social media. The replay of today's discussion will be uploaded on our YouTube and Facebook, I think so. So thank you very much and have a good evening. Thank you.